Każdy zaczyna z czystą kartą, trenerzy nie znają nowych zawodników, o Twoim wyniku decyduje tylko Twoja praca. Przyjeżdża sporo zawodników z klubów z całej Polski oraz sporo chłopaków, którzy chcą stać się zawodnikami i zebrać tutaj brakujące doświadczenie. We have 3 days before the draft of just practicing, so it's morning practices, evening practices, and that's like probably the most exhausting part. Then we have the draft day, which consists of 3 steps. First, the draft combine, where we do more of physical training. Then we have draft tests, where they test our basketball skills. And in the very evening, we have the draft games, where it's the real competition is, basically, where everyone competes for a better pick. Poziom meczów jest bardzo wyrównany, ponieważ tutaj właśnie trenerzy się skupiają na tym, żeby wybrać zbilansowane składy i nie ma tutaj takiej nierówności między składami. Można spotkać tyle osób, znajomych też z całej Polski i pograć z nimi w fajny sposób w koszykówkę. Mimo tego, że zawodnicy, którzy w nich występują, są jedni grają w klubach, drudzy nie, no poziom mimo tego jest bardzo wysoki. Można się dużo nauczyć i też zwiększyć swoją pewność siebie. I to jest tak naprawdę cały urok tego pięknego draft campu, że non-stop jesteśmy w tym trybie meczowym, a jakim meczowym to możemy podszkalać nasze umiejętności i naprawdę to jest coś niesamowitego.